Także mówię ci, wielka wiocha na płocie. Jak pojechałam do tego Auchan na jubilerską, przecież Auchan to jest w ogóle sklep chiński. Tam jest bardzo wielki porządek, bo tam do kas to nie ma kolejki. Spotkałam też moją znajomą, która na Bielanach ona mieszka, ale no, taka niemłoda kobieta, ale tak bardzo ładnie się trzyma i ona na Bielanach mieszka, bo ja mówię, że u nas tutaj kiosk zamknięty na Saskiej, a ona zaczęła się tłumaczyć, że ja przecież przez Saską nie jeżdżę, ja nawet nie wiem, gdzie jest ten kiosk, gdzie jest ta Saska, bo ja mieszkam na Bielanach. Także ludzie są tak jakoś wyobcowani ze względu na swoje potrzeby, są tak jakoś samolubni, że tylko o sobie myślą. No a przecież orientację to można mieć. Zawsze się o czymś wie więcej, a o innym się wie mniej. Bo wtedy, gdybyś o wszystkim wiedziała tak samo szczegółowo, to byś miała śmietnik w głowie. A jeżeli ty umiesz rozdysponować informacje, nawet kiedyś Hindusi, proszę ciebie, za filozofię, to nie uważali ilość wiedzy Bazar Szembeka, Bazar Różyckiego, Mydło i Powidło, tutaj Moherowa, Lewosławna, Warszawa, tylko sposób przyjęcia tej wiedzy, poszufladkowanie tej wiedzy, rozumiesz? Tak Hindusi uważają filozofię za tego rodzaju wiedzę, nie wiedzę w ilości, ale wiedzę w jakości. Jak tutaj do tej wiochy przyjechała Nirmala Devi, największy autorytet moralny wszechczasów, no to oczywiście, że ludzie nie wiedzieli, kto to jest, ale być może ten plakat raził, bo papież przecież był tutaj i tylko mnie to zainteresowało jako głosicielkę Słowa Bożego, pionierkę, pionierowicz, że ci katolicy to byliby pewnie niezadowoleni, gdyby tak te plakaty porozwieszać po całej Warszawie. Owszem, wszędzie te plakaty były. No nawet Nirmala Devi do tej kobieciny, to jest taka tłustawa, ale ona staruszką już była i zacna rodzina, filozofowie i przywódcy polityczni Indii, Nirmala Devi. Nawet jakoś tak trzeba byłoby, dobrze, że są te smartfony, poczytać, bo tam jedna taka znajoma, podobna do tej Zofii Maciąg, podobna do mojej matematycy, podobna taka inteligentna twarz, też taka już poorana zmarszczkami, ale siedziała w kącie na tej mazowieckiej. Ja mówię, witamy moją kochaną filozofkę. I ona mówi, że ona wyszła z tej grupy, bo każdy sam dla siebie jest mistrzem. O, to mi się tutaj podoba. No ale widzisz, tam były tłumaczone wykłady Nirmali Devi i ona tłumaczyła z języka hindi, z języka angielskiego, no i z polskiego na nasze, jak ktoś przyszedł. Przecież wiadomo, że w Warszawie tutaj mieci być mohery, mają system konsumpcyjny, te msze im nic nie dają, mieci być i kładą to tak jak mareczek do worków, co jest obrzydliwe, no to więc dlatego właśnie by te msze się przydały, żeby człowiek dał się uduchowić i jakoś tak, żeby był no, lepszym nawet tym katolikiem, tym, kim jest, bo przecież tu jest system rzymsko-łaciński, tu nie ma tych prawosławnych ludzi, ani mormonów, ani ewangelików, ani już też i świadków Jehowy. Mormoni też kiedyś chodzili, Nowy Świat, podwójnie, piękne garnitury, piękne krawaty, z Biblią, mieli Biblię, Księgę Mormona, ale gdzie tam katoliczce, po co katoliczce Biblia, jak ona nie wie w ogóle, co to jest. No, to najpierw tę Biblię trzeba mieć, a potem dopiero ona może nie wiedzieć, co gdzie dokładnie jest. No to od tego nie ma sprawy. Jest studium. Tak jak ktoś tutaj dzisiaj w radiu mówił, że mamy problemy, tak? Ale je rozwiązujemy. Mamy problemy, ale do tych problemów pozytywnie podchodzimy. No, ale jeżeli tutaj w Warszawie zabierali ludziom mieszkania i te mieszkania sprzedawali, to widzisz, już jednego sędziego aresztowali. Sędziego, adwokata. Jakie to dziady chciwe muszą być, żeby ludziom zabierać mieszkanie bezczelnie. Pracodawczyni, kierowniczka jej tam coś tego obiecała, ale no może, ale też ją oszukała, bo wzięła pieniądze, a te pieniądze nie poszły na to, tylko na co innego. I to powinno być uczciwe, prawda? No, także więc, właśnie wtedy, kiedy tych żebraków katolickich jest to, trzeba do więzienia powkładać. Pojadę do tego Bogu jeszcze raz. Do tej kody? Jest do 8 do 9, dzisiaj nie ma tak do rana, bo to się nie wie.
siódma dochodzi. No siódma tak do dziewiątej to akurat. Za godzinę? Na dwie, tak do dziewiątej to się... No ale trzeba jeszcze dojechać. Na tej Jubileckiej jest tanio nawet wszystko i kupiłam jeszcze cztery te w nocy, tylko rozkładam te całe, proszę Ciebie, te płytki broz i one już teraz trzeba będą spierdalały. Jeszcze tylko do mycia szyb ze dwie takie kupię i trzeba będzie pryskać i tam jak to brakuje to dolać. Odstrój, one będą. Nie trzeba je dusić, chyba ona umiera, a ta, która będzie obok tych produkuje, że tu jest atak, że one już już! A popryskać to też można. Pryskać to można wtedy, kiedy to się wewnątrz. Jest atak na gniazda. My mają sobie swoje gniazdo. Przydłowić nie ma wyobraźni, bo człowiek bez wyobraźni bez nic. Popryskać. Popryskać to sobie on może, owszem, owszem. Pójdzie sobie po dalsze, niech się popryska, niech nie powstrząkuje i tak dalej, powyłapuje, to wyrzucać. No ale to przecież one się tu rodzą gdzieś, prawda? Zawsze trzeba, tak jak kiedyś matka tłumaczyła. Dobra gospodyni to ona nie sprząta na czubku, tylko w kątach. Na mokro, szmatą, wymiata, wyczyszcza, z kątu. To jest dobra gospodyni, a ta, która na wierzchu, no to właśnie po faryzejsku, że tu ładny ma nos, ładnie umalowana, a mówią te facety, że pizda śmierdzi rybą. No, ja mówię, no to Boże, to jest coś okropnego musi być. No coś musi być okropnego. Dlatego niektórzy aż pouciekali do Afryki, tam, gdzie nie ma ryb. Coś okropnego. No, dobrze widzisz. Warszawa wielką wiochą. Ogromną. Kiosk zamknięty. Ja też tu sobie mogę, wiesz, doładować kartę, ale ja raczej wolę nie ryzykować. Bo wiesz, tu się wszystko psuje, nic nie działa, gówno w Polsce. A,